Siemanko moi drodzy, siemanko wszystkim, witam was kochani serdecznie. Już 12 odcinek przed nami z levelowania konta z Fishing Planet na całkowicie nowym koncie. Ja jestem Yuken i zapraszam was moi drodzy do oglądania. Co dzisiaj będziemy robili, to oczywiście będziemy łowili sobie rybki, ale robimy przygotowanie do misji z potworem. Tutaj jesteśmy moi drodzy na tej miejscówce, tu. To nie jest ta miejscówka, tylko ta. Ustawiamy sobie noc, aczkolwiek tutaj pora nie ma znaczenia. Ja po prostu chcę sobie jeszcze jakieś tam rybki połowić, aby jak najszybciej wbić exp, bo polecam moim zdaniem spokojnie do tego 20 levelu tu posiedzieć, a nawet do 25, no ale to jest kwestia gustu. No i moi drodzy, co trzeba zrobić? Trzeba złowić żółwie. Jak te żółwie złowić? No po prostu trzeba zrzucać tu możliwie przy skalę i żeby zaczep się zrobił o skałę. No i jak się zrobi zaczep o skałę, to żółwia chwycimy. Powinno się udać. Zaraz zobaczymy, czy chwyciliśmy żółwia. Mamy drugiego żółwia, także za chwileczkę będzie żółw trzeci. Jak widzicie, w międzyczasie łowię sobie ryby. Jestem nauczony, bo miałem na tamtym koncie cały czas już te statywy. No młodego łososia w tym momencie nie będziemy wpuszczali, bo robimy eksperyment troszkę innego rodzaju. Robimy eksperyment, ile zarobimy tym razem tej nocki, jeśli będziemy wpuszczali tylko takie fajne ryby, te młode średnio oddają. No i jeszcze jednego żółwika, tak samo tutaj moi drodzy, próbujecie sobie na spinning, cyk, cyk, cyk. I takiego żółwika wyciągacie i macie taką blachę w nagrodę. I ta blacha, no, jest dla mnie ważna. Ja robiąc to oczywiście przygotowanie, oj, teraz już nam nie wyszło, bo musiało opaść. Robiąc to przygotowanie, przy okazji połowię sobie rybki i chcę wam też pokazać, na ile fajna jest ta blacha. Z tego względu, że na tą blachę naprawdę, moi drodzy, naprawdę bardzo fajne jesteście w stanie unikaty wyciągać. Czyli niby polujecie na potwora. Tych potworów, z tego co pamiętam, tam ileś trzeba złowić, ale to zaraz się przekonamy. Ale niby polujecie na potwora, a tak naprawdę, moi drodzy, nawet szybciej można by to spróbować zrobić. Zobaczymy, czy szybciej też zatrybi. Nie, szybciej niestety nie zatrybi. Na dwójkę musi. O, już mi znowu spławik jeździ. Widzicie? Moi drodzy, widzicie? No i właśnie dlatego tak robię, żeby jak najwięcej tutaj rybek połowić, jak najwięcej tego expa zdobyć. Ale obiecałem sobie, że młodych, no bo się nie opłaca, 53, także młode będę wypuszczać. I zobaczymy, jak to mi wyjdzie zapełnienie siatki. Łowimy oczywiście, moi drodzy, na muchy, łowimy na koniki polne. I taki jest cel, że nie wyjdę z łowiska, dopóki nie zużyję tych wszystkich przynęt. Także taki jest mój, moi drodzy, cel. Niech ona opadnie na dno. I znowu mi jeździ chyba spławik. O, będziemy mieli żółwika. Dobra, powinniśmy mieć żółwika. Mam nadzieję, ale chyba niestety nie. No to rybę sobie złowimy. Tu fajnie biorą pstrągi z Colorado. Bardzo fajna miejscówka. Tylko tak jak mówię, obiecałem sobie młodych. Młody łosoś Clarka. No nie opłaca się. 34 kasy. No nie opłaca się. A tutaj akurat na świerszcze łowimy. A rzucimy sobie troszkę dalej. Tu akurat łowimy na świerszcze. Także wszystko co mam chcę zużyć i dopóki nie zużyję z łowiska, nie wychodzę. Taki mam plan. Możemy spróbować, słuchajcie, też z drugiej strony, bo z drugiej strony też, tak żeby to... O... Aj! Już było na czerwono, to już było wiadomo, że nie rzuci. Także to też tak dla was taka informacja, jak bardzo chcecie rzucić i macie na czerwono, to już wam nie rzuci. Musi być na niebiesko. Dobra. Spróbujmy teraz żółwia złapać. Zobaczymy, czy się uda. Chyba za daleko skały. Przepłynie bokiem. Dobra. No, i widzicie, cały czas mamy branie. Także robimy przygotowanie do misji, jednocześnie łowimy sobie ryby. Wbijamy exp, żeby, wiecie, nie marnować czasu. Chcę zrobić też tą misję, żeby unikaty wyciągać, żeby jak najszybciej ten level jednak wbić. Młody pstrąg, no 50 średnio, doświadczenie średnio. Znaczy doświadczenie i tak dostajemy, prawda? Także to, żebyście wiedzieli, że doświadczenie i tak dostajemy. Ale jak będą mi się te same pizderytka łowiły, to być może zrobię po prostu tak, że zrobię może, moi drodzy, tak po prostu, że będę wszystko ładował do siaty, no bo wstyd mieć 0 kilo w siatce.
Dobrze, także zaraz zobaczymy. Co się teraz nam tu zaczepi. O, jest szansa. Dobra, chyba będzie żółwik. Ale chyba nie. Chyba się odczepiło. No i nam jeździ spławik. Nie zawsze oczywiście, słuchajcie, nie za każdym razem. Nie za każdym razem. O, wyjątkowy łowca. Unikatowy. Patrzcie, jak ładnie. 200 doświadczenia, 300 kasy. No pięknie. Unikatowy złoty pstrąg. Drugi raz na spławik, drugi raz na muchy, drugi raz w tym samym miejscu. Także pięknie. Znaczy, to już jest kolejna noc, bo oczywiście tej samej nocy raczej tak nie złowicie, moi drodzy. A wracając do tematu żółwi, to nie jest tak, że za każdym razem wam się ten żółw chwyci. Myślicie, trochę czasem się, moi drodzy, nagimnastykować tutaj. Także no, nie macie wyjścia, poczekajmy, niech to opadnie. Trochę musicie się czasem, słuchajcie, nagimnastykować, żeby tego żółwia złapać. Może muszę się trochę przesunąć jeszcze. Ale 3 to nie jest jakoś tam, wiecie, śmieszna ilość. Nam jeden jeszcze został, a przy okazji, tak jak widzicie, łowimy sobie rybki, wbijamy expa cały czas. Ale oczywiście jest mi potrzebna w tej chwili tylko i wyłącznie tam. Ten odcinek będzie troszkę dłuższy, bo nie robimy tylko przygotowania. Co też wam zapowiedziałem, że nie jest to tylko przygotowanie, ale też chcę korzystać z tej blaszki, którą dostaniemy i wyławiać po prostu fajne ryby. Ale to już może zrobimy przy polowaniu na te potwory, które tutaj trzeba złowić. O! Mamy branie. Mamy branie, moi drodzy. Może coś fajnego znowuż? O, coś? Nie. Jednak pizderytko. Medal. Medalowy. No ale zobaczcie, medalowy pstrąg złoty. Bardzo ładnie, 158 doświadczenia. Zobaczcie, jak to doświadczenie szybko nam skacze, moi drodzy. Jak szybko wbijamy level. Także na 3 wędki naprawdę nikt z was no nie może powiedzieć, słuchajcie, że to jest monotonne, no bo tu się tyle dzieje. Cały czas, jak widzicie, coś się dzieje. Cały czas jest akcja. To cały czas, moi drodzy, jest akcja. Uuu, teraz nam się nie rzuci. No niestety. A rzuciło się? Nie, nie rzuciło się. Nie wiem, co to się stanęło. Coś się stanęło i nie wiem co. Popsułem. Szkodnik jestem, widzicie? Próbujemy jeszcze raz. Musi być na niebieskim, bo jak wam się chociaż troszkę omsknie myszka, to już macie po prostu problem. Także jak widzicie, no ja wczoraj zaczynałem tak naprawdę nagrywać te odcinki. To jest kwestia, my już mamy w tej chwili no 12 młody, a wrzucimy go sobie, niech będzie. Jest mało. Tak jak widzicie, no dużo, dużo się dzieje. Ja to dosłownie równo 24 godziny temu zaczynałem nagrywać. Mamy już chyba 12 odcinek z tej serii. I cały czas, jak widzicie, cały czas wbijamy level. W ciągu jednego dnia już mamy praktycznie 20, a myślę, że pójdzie też tak cały czas ładnie, szybko, sprawnie. I cyk. A dopiero jak zaczniemy te unikaty wyławiać, to wtedy zobaczycie, co tu się zacznie dziać. Tylko jeszcze jeden żółw nam do szczęścia potrzebny. O, może teraz? Chyba niestety nie, no to łowimy rybę. No coś ciężko te żółwie czasem złapać, to się nie dziwcie. Nie zawsze to. Teraz ładuję znowu wszystkie dosiaty, bo stwierdziłem, że. Zobaczcie, jest ryba za rybą, to co widzieliście na początku odcinka, tak? Także cały czas, kochani, coś się dzieje. O, tu jakiś bug się zrobił, coś tu się popsuło nam. Niestety, ale tak czasem jest. Cały czas, jak widzicie, nam ryby się wyciągają, jedna za drugą praktycznie. Nie jestem w stanie tą metodą nawet, widzicie, polować na żółwie, bo cały czas coś się dzieje. Spróbujmy z drugiej strony tej skałki, może tak nam się uda tego żółwia wyciągnąć. Zobaczmy. O, może teraz? Chyba nie.
to słabo zaczepiło. Bo jak zaczepi, to wiecie, że zaczepi. To po prostu jest tak, że jak wam zaczepi, że jesteście pewni, że holujecie tego żółwia. Oczywiście podstawą tej metody, żeby wam cały czas ryby brały, no oczywiście, moi drodzy, jest odpowiedni przedział czasowy, który macie, tak? Czyli łowimy, jak widzicie, w nocy cały czas. Wykres brań jest na najwyższych obrotach. Ja w tej chwili już te wszystkie ryby ładuję, żeby kasę podreperować, bo i tak będę czas przesuwał. Żeby się za przynęty wróciło, to już ładuję wszystkie jak leci. To sobie rzućmy tam dalej. Jeszcze spróbujemy oczywiście rzucić na małe żywce za chwilkę. I cyk, zobaczcie, no ryba za rybą, naprawdę, idzie to bardzo fajnie, bardzo sprawnie, dlatego ta miejscówka według mnie jest, właśnie co mówiłem w poprzednim odcinku, jest zajebista. Bunkrów nie ma, ale też jest zajebiście. Nie no, miejscówka jest naprawdę super fajna, oddaje. No, proszę. Jakby ktoś miał wątpliwości, ja wam to specjalnie pokazuję, żebyście mogli zobaczyć, jak to wygląda. A przy okazji łapiemy te żółwie. Przy okazji sobie działamy, patrzcie, co tu się dzieje. Mamy dużo much, dużo jeszcze tam, czegoś jeszcze kupowałem. Złoty pstrąg Colorado, prawie 100, zobaczcie, 74 doświadczenia. Zwykły złoty pstrąg, on naprawdę bardzo fajnie oddaje. Także chwila, moment, już będę mieć za chwilę, już będę mieć, moi drodzy, za chwileczkę 18 poziom. Także widzicie, że dzieje się sporo, nie? Jak jeszcze unikaty zaczniemy łowić, to zobaczycie, jak to szybko i fajnie wszystko pójdzie. Tylko trzeba naprawdę... O. Naprawdę fajnie i sprawnie to zrobić. Zobaczmy z szarpanym. Może to trzeba jednak tego żółwia inaczej chwycić. No, zaraz... Też czuję, że spławik zacznie jeździć, bo już tak się... O, o! Chyba, że rybę mamy. Nie. Chyba nie. Dalej, gdzie jest ten żółw? Dawać żółwia! Ja wam polecam właśnie taką metodę szukania tych żółwi, bo nie marnujecie jakby czasu tylko na żółwie, a przy okazji gdzieś tam jest szansa, że coś się złowi, wy sobie spokojnie widzicie, siedzicie. Jak nie wyciągniecie tego żółwia, to nie ma żadnej presji, bo przy okazji wyciągniecie jakąś inną rybkę, także według mnie ta metoda jest no, taka bardzo przyjemna. Cały czas coś się dzieje, wiecie, ja nie lubię też zbyt dużej monotonii, zbyt dużej nudy, lubię, wiecie, zmieniać gdzieś tam te miejscówki, eksperymentować, pobawić się. I oczywiście tu też nie będę całą wieczność siedział, pewnie następnej nocy pójdę do następnego, znowu na kolejną miejscówkę i tam będę sprawdzał z tym spinningiem, bo też jestem tego bardzo, bardzo... Jestem bardzo ciekaw, moi drodzy, wiecie? To i... Dajcie, spróbujmy zrobić inaczej. O, spławik. A tu akurat się nic nie zadzieje. O Jezu, patrzcie, co się stało. I bak. Widzieliście to? Spławik, ryba poleciała w powietrze, nie? Ja nie wiem. Ja nie wiem, co to się stanęło, słuchajcie. Co to za bugi dzisiaj są w tej grze. Pstrąg tęczowy poleciał, słuchajcie, w powietrze. Jakiś wybuchowy pstrąg prawdopodobnie. Dobra, spróbujmy tutaj zobaczyć z drugiej strony o żółwia. Ja to robiłem też szybko, ale to nic nie daje, wiecie, bo wtedy to się nam nie zaczepi. Kurde, co tu się dzieje? Patrzcie na tym spławiku, jak ryby biorą. Na zwykłe muchy, nie? Na zwykłe muchy, tanio, złoty pstrąg Colorado. Zobaczcie, 100 zarobku, gdzie te muchy kosztują naprawdę grosze. Bo jeśli dobrze pamiętam, to 300 chyba się płaci za 50 much, czy za 25, już właśnie teraz nie pamiętam, ale muchy są w każdym razie bardzo, bardzo tanie i... No i moim zdaniem warto. Warto właśnie na takie muchy się pobawić i połowić. Zobaczcie, 6 kilo już w siatce mamy zapełnione, a ja tak naprawdę chcę się pobawić i myślę, że zrobię to w tym odcinku, tylko troszeczkę spauzuję,
Jak wyciągnę żółwia, to myślę, wrócę do was z nagraniem. Chodzi mi o to, że jak dostanę tą blachę, chcę wam pokazać, jak fajne okazy będą brały. Też jak macie tą blachę, to naprawdę zaczynają tu się dziać cuda. Tu już biorą takie piękne unikaty, że to jest coś niesamowitego. Ale to się przekonacie za chwilkę. A w tej chwili myślę, że no pewnie będziemy się widzieli już na 18 levelu moim. Także na chwilkę się z wami żegnam, za chwilę się widzimy ponownie. No i mamy, kochani, mamy trzeciego żółwia. Oj, jeszcze mamy branie. Jeszcze mamy branie, dobra. Trzeci żółw jest, moi drodzy, także odbieram tą blachę i chcę wam właśnie w tym odcinku jeszcze pokazać, dlatego nie chcę tego jakby tak, no, zbyt szybko kończyć. O, tu trzeba będzie... Oj, dobra, nam się... Poczekajcie, chcę wam właśnie coś pokazać. Tutaj nam się skończyła przynęta, więc myślę, że zobaczymy, jak na koniki polne się będzie łowić, albo na jętki. Tych jętek za wiele nie mamy, ale testowo możemy zobaczyć, jak na jętki się będzie łowić. No a tu oczywiście założymy sobie tą żółwią blachę, moi drodzy. Fakt, że ona jest 7 gram, więc niestety jest dosyć lekka ta żółwia blacha. No i zobaczmy sobie od razu misję. Ja już to sobie, słuchajcie, obserwuj misję, już sobie to tutaj włączę, żebyśmy w następnym odcinku właśnie na te potwory polowali, bo tu będziemy kończyć i w następnym odcinku będziemy po prostu sobie gdzieś tam rybki łowili, a przy okazji wbijali oczywiście level, a przy okazji jeszcze, moi drodzy, oczywiście łowili super, super fajne unikaty, bo dzięki tej blasze na pewno takie unikaty fajne złowimy. Zobaczymy, jak na jętki tutaj, czy coś trafimy fajnego. Także widzicie, te wszystkie owady się tam nam dość fajnie sprawdzają. Co do żółwi i blachy, no to... Aha, i teraz będzie pytanie, bo ja kiedyś takie coś mi się, słuchajcie, odwaliło, że tą żółwią blachę zerwałem. I co zrobić, żeby mieć tą blachę ponownie, tak? Bo dostajecie ją tylko jedną. No tutaj sprawa jest taka, że powtarzacie po prostu misję i na nowo musicie trzy żółwie wyłowić. To jest taka ciekawostka dla tych wszystkich, którzy po prostu z jakichś względów nie wiedzą. Też o tym nie wiedziałem. Miałem taką sytuację na poprzednim koncie, do czego się wam oczywiście przyznaję, no bo wiecie, jestem szkodnik. Coś tam gdzieś tą wędkę rzuciłem, nie tam, gdzie trzeba, zerwałem. No i co tu zrobić? No i co tu, moi drodzy, zrobić, jak... No właśnie, jak nie ma blachy. No i właśnie to przychodzę wam z poradą, że jeśli byście tą blachę z jakimś dziwnym trafem zerwali, to nie przepada cała sytuacja, po prostu na nowo musicie te trzy fajne żółwie wyciągnąć i na nowo łowić. Ja oczywiście do następnego odcinka, gdzie już będę łapał te potwory, przeniosę się na swoją poprzednią miejscówkę. Ona według mnie jest troszkę lepsza do łowienia tych potworów niż ta. Jest tam o wiele łatwiej, także tam będziemy sobie łowili. Myślę, że spokojnie dzisiaj ten 19 level bije i na tym sobie będę, moi drodzy, pasował, bo oczywiście jak nagrywam, to mamy piątek, a w piątki zawsze o 22 robię live'y z plaży, także muszę też być wypoczęty, a tak naprawdę już jest godzina 19:30, także jeszcze może z pół godzinki posiedzę, wbiję ten jeden level i nagranie odcinków będę kończył. Więc jeśli chodzi o ten odcinek, to myślę, że mogę się z wami już pożegnać, chociaż zostawię po prostu taką szybką pokazówkę dla tych, którzy chcieliby jeszcze obejrzeć, jak ta blacha tutaj działa, jakie fajne unikaty dzięki tej blasze można wyciągnąć. Tak jak widzicie, cały czas się coś dzieje na drugich wędkach, na spławiku to już w ogóle. Ponieważ chcę siatę zapełnić, to tak naprawdę walę do tej siaty wszystko, jak leci. Dopełna siatę zapełniam. Oczywiście, jeżeli będę kończył grę, to od razu wam mówię, co zrobię. Nie wychodzimy z łowiska, moi drodzy. Nie wychodzimy z łowiska. Ja sobie obiecałem, że do przynajmniej 20 levelu z łowiska nie wyjdę. Także no, moje zadanie polegać będzie na tym, że będę po prostu na tym łowisku, a wyjdę z gry. Także też o tym proszę pamiętajcie. No zobaczcie, no nie da się. Już mi spławik jeździ. No nie da się tutaj powalczyć z tą blachą. Jakby jedna wędka zdecydowanie jest za dużo. No może jeszcze się uda pstrągowego mistrza tutaj zapełnić do końca. 250 już niewiele brakuje.
Nie wiem, czy mam tyle przynęt, ale zobaczymy. Tak jak sobie też obiecałem, nie wyjdę na pewno z łowiska, dopóki mi się te wszystkie przynęty nie skończą. Oczywiście nie będę ich dokupywać na łowisku. Pamiętajcie, że sklepy na łowisku generalnie się nie kupuje, chyba że naprawdę jest jakaś pilna potrzeba. Ale no generalnie wszystko, co jest w sklepie na łowisku, jest droższe. Część rzeczy po prostu nie ma. No i znowu spławik. Widzicie, cały czas na te muchy nam coś bierze, więc te jętki to nie wiem, czy był dobry pomysł. Złoty pstrąg z Colorado, patrzcie, 100, 100 zarobku, przepięknie, te złote pstrągi tu przepięknie wchodzą, one nie wchodzą w innym miejscu tak fajnie, jak właśnie tutaj, na tej drugiej miejscówce, te złote pstrągi aż tak fajnie nam nie wchodzą. O, coś mamy, ale to raczej będzie coś w stylu żółwia. O, jakieś pizderytko się trafiło na tą blachę, ale wstyd. Młody łosoś jeszcze w dodatku. Bałem, że na żółwią blachę to jakiś unikat mi tu wskoczy. Ale zaraz się przekonamy. Dobra, gdzie by tu rzucić? Może tu sobie rzucimy? Muszę robić tak, żebym widział, słuchajcie, moją wędkę. Bo jedną będę słyszeć, a drugą muszę widzieć, bo niestety tu nie ma sygnalizatorów brań na spławiku. No i właśnie, o wilku mowa, wilk się wygina. A, widzicie, moi drodzy, tak to wygląda. Tak się... O, coś fajniejszego? Nie. Tak to wygląda, na spławiku cały czas mamy brania, słuchajcie. Złoty pstrąg Colorado, bardzo fajnie, kolejna stówka do kompletu. Także widzicie, idzie ryba za rybą praktycznie na te muchy. Jętki póki co w ogóle chyba nie oddały, także... Dla wytrwałych, którzy trochę dłużej chcą się czegoś dowiedzieć, zobaczyć jak łowię tutaj na tą żółwią blachę, no to przedłużyłem dla was ten odcinek. Bo to już tak naprawdę wszystko zrobione. Może się okazać, że jakąś rybę potwora złowię, więc najwytrwalsi będą mieli taką nagrodę, że zobaczą jak łowię rybę potwora. Natomiast ja myślę, że tutaj musiałbym zmienić miejscówkę, powiem wam szczerze. Coś nam wzięło, ale znowu jakieś pizderytko. Bo mam sprawdzoną inną miejscówkę, słuchajcie, na tą blachę, także... Jeżeli będziemy... A tu teraz mogę wrzucać w sumie, słuchajcie, do siatki, bo już mamy przecież siatkę, a nie... Już jest, wiecie, już jest w tej chwili siatka, a nie jak było to wcześniej struna, z której nie dało się wypuścić. Także śmiało, śmiało mogę wszystko wrzucać do siatki. Najwyżej jak się okaże, że brakuje miejsca, to się po prostu wypuści, nie? Także jest taka opcja. Jest, moi drodzy, taka opcja. No i znowu, zobaczcie, cały czas na te muchy, czyli jak widać te jętki nie oddają i będziemy musieli zanętę, znaczy przynętę na tej drugiej wędce zmienić. Złoty pstrąg Colorado, patrzcie ile ładnych tych złotych pstrągów wyciągamy, a rzućmy sobie tu bliżej teraz. Spróbujmy zrobić myk i rzucić obie wędki dość blisko. Tak jakby w to samo miejsce, zobaczmy. Jętki nie oddają. Jeszcze konika polnego możemy spróbować. 103 koniki polne. No i patrzcie, już mi jedzie spławik. I to kocham właśnie w tym skalnym jeziorze, że tu masz praktycznie rybę za rybą, cały czas się coś dzieje. Tu naprawdę nudzić się to po prostu się nie da. Uwielbiam takie właśnie akcje. Kiedy właśnie dużo, dużo się dzieje. O, coś tutaj mamy. To się nazywa tyranopstrąg, ale to będziemy go łowili oczywiście w następnym już odcinku. Będziemy też stricte bardziej na niego polowali, bo ja mam inną miejscówkę, gdzie na niego poluję.
tej strony raczej nie polecam łowić tyranobstrąga, bo tak jakoś słabo oddaje. Wiecie, te ryby też tak głupieją, bo mamy szczyt totalny brań, tak? Już tam od trzeciej chyba do piątej nad ranem jest naprawdę tam na... Prawie ten wykres wychodzi poza skalę, także... Także sami widzicie, moi drodzy. No i znów mamy... Pewnie złoty pstrąg kolejny? Kolejny złoty pstrąg. Zobaczcie, jak ładnie. Naprawdę te złote pstrągi, mimo że nie są jakieś ciężkie, ale oddają, jeśli chodzi o kasę, oddają, jeśli chodzi o exp. Także jak na takim levelu, to jest dosyć, widzicie, prosta metoda. Dlatego między innymi w tej miejscówce się usadowiłem, tak? Tylko i wyłącznie, wiecie, jakby nie ze względu na tą rybę potwora, bo teraz tak sobie rzucam po prostu z tą blachą, żeby unikata wyciągnąć. Ale generalnie, no, głównie jestem tu głównie ze względu na te złote pstrągi Colorado, których, jak widzicie, naprawdę tutaj jest sporo, a w tej drugiej miejscówce, no, znacznie ciężej jest złotego pstrąga trafić. O, coś nam się zaczęło dziać na gruntówce. Dawno, dawno nie słyszałem tego dzwonka, powiem wam szczerze. I oczywiście spławiczek również. Czyli na koniki polne. Młody łosoś Clarka. No na koniki niekoniecznie. Czyli muchy lepsze. No, młody, nie młody, zatrzymujemy. Na razie wszystko, słuchajcie, jak leci. Jak się miejsce w siatce skończy, a się trafiłby unikat czy medal, to pamiętajcie, że z siatki można wypuścić. Widzicie, mam trochę tych tutaj przynęt, jeżeli, tak jak sobie obiecałem, chcę dotrzeć do takiego momentu, w którym wszystkie przynęty się zużyją i nie będę miał już na co łowić. Także zobaczymy, czy taki... Oczywiście zrobię to poza odcinkiem. No zobaczcie, znowu tutaj się coś dzieje, czyli jednak zmiana. Tu mamy haczyki 1-0, także całkiem sporawe. Widzicie, no cały czas. I dlatego chciałem wam tym wytrwałym właśnie pokazać, jakie to jest naprawdę fajne. Kolejny pewnie złoty pstrąg. Medalowy nawet, moi drodzy. No to zaraz się wkurzę, to słuchajcie, pozakładam wszędzie muchy. Tylko tych much za dużo nie mamy, więc siłą rzeczy nie mam wyboru i muszę łowić też na te koniki polne, których mamy ponad 100. Także nie mamy wyjścia. Dobra, no moi drodzy, ja się pobawię chwilę z tym. Myślę, że to już nie ma co przedłużać prawie 30 minut odcinka. Co widzieliście, to widzieliście, moi drodzy. Myślę, że się podobało. Zostawcie proszę komentarz, dajcie jakiś znać. Co jeszcze mogłem dla was fajnego nagrać? Jak macie jakieś pytania, to oczywiście poza tą serią chętnie coś dla was nagram, bo tutaj oczywiście robimy levelowanie konta, ale jeśli są pytania związane z levelowaniem, oczywiście nie możecie już sugestie dawać na kolejne wyższe levele, co byście chcieli zobaczyć, bo to nie jest tak, że będziemy tutaj na tym skalnym wiecznie siedzieć. Emerald też odwiedzę, chociaż tak jak mówię, robię to raczej tak dlatego, że ludzie tego oczekują. Mi się ten Emerald nie podoba. Bardziej rzekę Neherin bym wam chętnie pokazał. Bardzo fajna rzeka. Fajnie się tam łowi. Później oczywiście Saint Croix ze szczupakami, ale to wiadomo, musi być gdzieś 30 level. Deltę bym wam pokazał, no oczywiście Weeping Willow, ale to jeszcze duża droga przed nami. Jeszcze nawet 20 levelu nie mamy, to nie ma co aż tak, słuchajcie, wybiegać tutaj w przyszłość. Także, ale dajcie znać, jakieś pomysły, jakiś feedback będzie zawsze mile widziany, bo te poradniki są przecież robione dla was. A ja się z wami żegnam tą rybką, którą złowiłem, łososiem Clarka, także dzięki za oglądanie i do następnego odcinka. Trzymaj się, cześć!